Nie, ja bym w ogóle nie decydował się na powrót do polityki, nie decydowałbym się na uczestniczenie w jakiejkolwiek kampanii wyborczej, gdyby nie moje głębokie przekonanie, że to jest tak naprawdę zadanie numer jeden. Przywrócić wszystkim polskim kobietom poczucie godności, bezpieczeństwa, normalności, prawa do decydowania o swoim życiu, o swoim zdrowiu, o swoim ciele. To jest rzecz absolutnie dla nas fundamentalna. I też nie ma w tym przypadku, że tu w województwie śląskim kobiety, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, odgrywają kluczową rolę. Jako najmłodsza kandydatka z list Koalicji Obywatelskiej w Sejmie dalej chciałabym walczyć o tą możliwość wyboru, o tą możliwość bezpieczeństwa kobiet. I jako osoba wierząca pragnę, aby każda kobieta w Polsce czuła się bezpiecznie i wolno. I dzisiaj, kiedy po raz kolejny w Katowicach liderem partii rządzącej jest ten, który oszukał ten region, no cóż, trzeba pokazać, że konkretny plan dla Śląska posiada Koalicja Obywatelska. Wszyscy będziemy jeździli i relacjonowali, mówili o tych 100 konkretach na 100 dni. Jak wiecie, tam jest też także, tam są także punkty dotyczące Śląska. To właśnie tu na Śląsku umiejscowimy Ministerstwo Przemysłu. Nie tylko ze względów symbolicznych, ale także praktycznych. Tutaj znowu Śląsk, całe województwo śląskie stanie się sercem polskiej gospodarki, sercem polskiego przemysłu. Dużo nowocześniejszego, ale nikt tego Śląskowi nie może zabrać. Dlatego decyzja o lokalizacji Ministerstwa Przemysłu w ciągu 100 pierwszych dni, jeden ze 100 konkretów.